współcześnie musimy dokonywać zmian w najbardziej tradycyjnej dziedzinie rolnictwa, jaką jest agrotechnika roślin uprawy polowej. W tym celu od kilku lat prowadzimy bardzo szeroko zakrojone prace dotyczące różnych systemów rolnictwa, jakie muszą wystąpić na terenie naszego kraju i przede wszystkim w Europie. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest cel wprowadzenia systemów rolnictwa, musimy spojrzeć na wytyczone, ważne cele rolnictwa jako gałęzi gospodarki narodowej. I proszę zwrócić uwagę, że najważniejszym celem jest dostarczenie żywności, z tym, że chciałem zwrócić uwagę, że nie tylko ilościowe jest ważne dostarczenie żywności, ale przede wszystkim jej jakość i trwałość. I proszę zwrócić uwagę, że są następne, niezwykle ważne cele. Uzyskanie dochodu i zysku. Gospodarstwo musi przynieść. Produkcja substytutu. Musimy również zapewnić zdrowotność ludziom, zwierzętom i dać gwarancję zatrudnienia wszystkim mieszkańcom obszarów wiejskich. Bardzo poglądowe są liczby, które Państwo możecie zobaczyć, dotyczące przemian, jakie przeszło rolnictwo zarówno w Europie Zachodniej, jak również na obszarze Polski. Proszę porównać początek lat 30. z latami po II wojnie światowej i proszę przenieść wzrok na końcówkę XX wieku. Proszę zobaczyć, jaki wielki przyrost produkcji rolnej nastąpił, ponad trzykrotny. Ten przyrost jest tutaj zobrazowany plonami pszenicy ozimej, tej rośliny, która występuje w różnych warunkach glebowych, jest doskonałym wskaźnikiem, miernikiem. Jeżeli kontynent europejski dokonał tak gwałtownego wzrostu wydajności rolnictwa, ponad trzykrotnego, to tej żywności w Europie zaczęło dla ludzi starczać. Proszę popatrzeć, co się dzieje w Polsce. To tempo przyrostu jest wolniejsze, ale ono jest również widoczne, bardzo wyraźne. Cofnijmy się pamięcią do początku XX wieku, kiedy w Europie rzeczywiście panował głód, kiedy był niedobór żywności i kiedy człowiek, chcąc wyżywić się, musiał dokonać pierwszego etapu rewolucji w rolnictwie i w efekcie tego uzyskano wzrost podaży żywności, wzrost kosztów produkcji, obniżenie dochodów, ale działo się to kosztem specjalizacji i koncentracji, która zachodziła w rolnictwie. Przenieśmy się teraz, to były początki XX wieku. Przenieśmy się w połowę, okres po II wojnie światowej. Te lata XX wieku to jest era mechanizacji. Era mechanizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej. Gwałtowny wzrost skali produkcji, zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie, to jest bardzo ważne, żeby sobie uprzytomnić ten fakt, a w efekcie obserwujemy zwiększenie powierzchni gospodarstw i zmiany strukturalne
w obszarach wiejskich. I przenieśmy się w końcówkę XX wieku, czyli praktycznie biorąc w czasy nam współczesne. Ten koniec XX wieku nosi hasło konkurencja, również w rolnictwie, konkurencja. Ogromna intensyfikacja produkcji spowodowana przez postęp biologiczny, nowe odmiany, ogromny postęp w przemyśle chemicznym, który służy wzrostowi produkcji, do tego stopnia, że koszty gwałtownie rosły i pojawiła się konieczność subsydiów dla gospodarstw, pojawiła się koncepcja wyłączania gruntów. Czyli jak Państwo widzicie, w ciągu minionego wieku następowały generalne zmiany od pierwotnego celu wzrostu podaży żywności do współczesnych, zupełnie innych celów. Ale zanim przejdziemy do opisania systemów rolnictwa, to jest najważniejszy problem początku XXI wieku, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, przez co osiągnięto ten postęp, dzięki czemu? No więc najkrócej można powiedzieć, że są to środki produkcji, czyli nawozy mineralne, pestycydy, maszyny. Postęp biologiczny, nowe odmiany, nowe rasy zwierząt, no i nowoczesna organizacja i rozwój infrastruktury rolnictwa. Taka generalna zmiana nie pozostaje bez skutków. Są pozytywne i są negatywne skutki. Nie ulega wątpliwości, że dzięki tym wszystkim przemianom nastąpiło koncentracja ziemi, zwiększania powierzchni gospodarstw, ale chemizacja rolnictwa, technizacja i specjalizacja były negatywne następstwa. I w sferze ekonomicznej są dwa główne negatywy. Nadmierny wzrost kosztów produkcji, ale również nadprodukcja żywności. I tu jest paradoks. Przy tych dwóch negatywach pojawia się ogromny negatyw dla producentów, dla rolników i pozytyw dla konsumentów. Spadek cen żywności, który jest wynikiem tych dwóch zmian, powoduje, że żywność powinna być tańsza, ale niestety powoduje to, że zmniejsza się opłacalność pracy rolnika. W sferze ekologicznej wypisane macie Państwo cały szereg punktów. Ja bym chciał zwrócić uwagę na dwa ważne elementy. Możliwość wzrostu skażenia środowiska i przenikanie poza agroekosystem wielu związków chemicznych, w tym azotanu. Ubocznym negatywem jest ubożenie krajobrazu, ubożenie środowiska naszych pól łąk. Powstały też i pewne negatywy w sferze społecznej. Po prostu konsument stawia coraz ostrzejsze wymagania wobec rolnictwa. Następują zmiany społeczne w środowiskach wiejskich, do tej pory bardzo tradycyjnej, w tej chwili ulega zanikowi tradycyjny model kultury wiejskiej. Oczywiście te pozytywy są ważniejsze niż negatywy, ale należy sobie zdawać z tego sprawę. I w Europie, w Polsce zdecydowano, że rolnictwo musi mieć co najmniej trzy oblicza, trzy różne systemy, a u podstaw tego podziału leży rysunek, który
Przypominam, prawdopodobnie wszystkim znany z podręczników szkolnych, ale bardzo ważny dla wyjaśnienia istoty systemów i istoty przemian. Jeżeli przyjmiemy obszar gospodarstwa jako to pole zaznaczone liniami przerywanymi i potraktujemy je jako obiekt zamknięty, gdzie z zewnątrz dochodzi tylko energia słoneczna, to praktycznie biorąc nie wyprowadzimy na zewnątrz gospodarstwa produkcji towarowej. Energii słonecznej, składników mineralnych pochodzących z wietrzenia gleby możemy uzyskać tyle, ile zużyje gospodarstwo na własne potrzeby. Ilość produkcji towarowej jest uzależniona od ilości dostarczonych z zewnątrz środków do produkcji, obojętne czy to będą nawozy organiczne, mineralne, pestycydy, nawodnienie. Biorąc pod uwagę tą właśnie zależność, umówiono się, że wprowadzimy trzy główne systemy rolnictwa. One na dzień dzisiejszy nie są jeszcze do końca precyzyjnie sformułowane. Mamy jeden system, bardzo precyzyjnie, ustawowo już sformalizowany, zapisany. To jest system rolnictwa ekologicznego. To jest ten właśnie system zamkniętego obiegu materii w gospodarstwie. Mamy w Europie Zachodniej powszechnie występujący system rolnictwa intensywnego, konwencjonalnego, intensywnego, ale w niektórych częściach Europy, wschodniej Europy, w południowej Europie występuje konwencjonalny system ekstensywny. Konwencjonalny to znaczy stosujący wszelkie dostępne środki, tylko różnica między nimi polega na wydajności z jednostki. I te dwa systemy, system ekologiczny i konwencjonalny, zwłaszcza ten intensywny, to są dwa bieguny, dwa zupełnie różne systemy. To jest system niskoprodukcyjny, to jest wysokoprodukcyjny. I ponieważ nikt nie lubi biegunowości, skonstruowano trzeci system, system rolnictwa integrowanego, powszechnie nazywany, określany skrótem SIPR, system integrowanej produkcji rolniczej. W krajach pozaeuropejskich nazywamy go systemem trwałym, zachowującym walory naturalne środowiska. Ten system integrowanej produkcji rolniczej oparty jest o nowoczesną technikę systemów konwencjonalnych, o proekologiczną orientację, czyli elementy systemu ekologicznego, no, wspomagany usprawnianym zarządzaniem i postępem biologicznym. I w oparciu o te prawidłowości, o systemy przemian w rolnictwie zdefiniowano te trzy różne systemy. System rolnictwa intensywnego, niektórzy nazywają go przemysłowym systemem. On jest oparty o bardzo duże nakłady na paliwa, na środki ochrony roślin, na intensywne odmiany. Plony uzyskiwane są bliskie plonom biologicznym, co moglibyśmy przełożyć w naszym kraju na 6-7 ton pszenicy z hektara. To jest bardzo intensywne rolnictwo, dla którego ukuto hasło maksymalizacja produkcji przy minimalizacji
pracochłonności. I proszę teraz zastanowić się, cóż powstaje za model rolnictwa. Bardzo wydajny, dający dużą produkcję żywności, ale bardzo mało osób przy tej produkcji będzie zatrudniony. Przeciwieństwem jest system ekologiczny, organicznego rolnictwa, który charakteryzuje bardzo małe nakłady energetyczne, zewnętrzne, praktycznie brak środków przemysłowej produkcji, czyli małe nakłady na paliwo, eliminacja nakładów na pestycydy, nawozy mineralne, znaczna pracochłonność. Czyli mamy trzy systemy. System rolnictwa intensywnego, przemysłowego, wysokoprodukcyjny, system rolnictwa ekologicznego, dający niższą produkcję, niską produkcję, ale zupełnie innej żywności, o innych walorach smakowych, o innej często konsystencji, niskoprodukcyjny, ale dający duże zatrudnienie. No i wreszcie pojawia się ten trzeci środkowy system integrowanej produkcji, który ja określiłem jako system rolnictwa optymalnego, optymalizującego nakłady i plony niezbyt wygórowane, niezbyt wyśrubowane, dające dużą produkcję, duży dochód, ale wszystko jest zoptymalizowane, nie nastawione na maksymalną produkcję. Trzy różne systemy, trzy podejścia do rolnictwa i trzy systemy, które, jak dzisiaj wiemy, w Europie muszą współistnieć. Jest tylko kwestia, w którym zakątku Europy, w którym państwie, w której krainie, który z tych trzech systemów będzie przeważał. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że co najmniej 70% w krajach wysoko rozwiniętych przemysłowo to będzie system intensywny. System ekologiczny to jest system, który plasuje się na powierzchni użytków rolnych w granicach 5-10% w krajach wysoko rozwiniętych przemysłowo. System integrowanej produkcji raczkuje, dopiero się pojawia i trudno powiedzieć, jaka będzie skala jego występowania, bo to wszystko zależy od globalnego rynku światowego na żywność. Jeżeli Europa będzie musiała obniżać skalę produkcji żywności, to system integrowanej produkcji przyjmie większe znaczenie i będzie na szerszą skalę stosowany. Z punktu widzenia przyrodniczego, z punktu widzenia środowiskowego, optymalnym rozwiązaniem jest połowa roślin zbożowych w strukturze obsiewów, a drugą część zajmują rośliny pastewne, motylkowate, potocznie mówiąc, wszystkie dwuliścienne. Z punktu widzenia przyrodniczego, model ekologiczny, połowa pól obsiana zbożami, a połowa pól obsiana innymi roślinami, jest ideałem. Ale przy takim modelu produkcja podstawowego surowca do wyżywienia ludności, jakimi są zboża, jest mała. A wydajność, jak Państwo pamiętacie, w systemie ekologicznym jest niska. Ja przypomnę, mówiłem, że w modelu intensywnym to możemy dojść do 6-7 ton pszenicy z hektara. W modelu ekologicznym, jeśli rolnikowi uda się uzyskać 2-2,5 tony do 3 ton z hektara, to jest to wspaniały rolnik ekologiczny. Różnica niezwykle istotna
wyraźna. Drugim systemem jest system intensywny, w którym zboża mogą zajmować nawet cały obszar gospodarstwa. Co to znaczy? To znaczy, że mamy zubożenie krajobrazu, mamy uproszczoną produkcję, ale jeżeli chodzi o ilościowo, to ten system intensywny rolnictwa zapewnia z nawiązką potrzeby żywnościowe całej ludności Europy. Gdyby system intensywny wystąpił na całym obszarze współczesnej Europy czy państw Unii Europejskiej, mamy ogromną nadwyżkę produkcji żywności. Dlatego też coraz odważniej w Belgii, Holandii, w Niemczech sięgamy po model rolnictwa pośredni, model rolnictwa integrowanego, który, jak Państwo pamiętacie z poprzednich plansz, daje niższą skalę produkcji, jest bardziej zoptymalizowany. Tam, posługując się wydajnością pszenicy, uzyskujemy około 4-5 ton z pszenicy, czyli plony nadal są wysokie, ale nie są tak bardzo wyśrubowane. I proszę porównać to, tych zbóż jest mniej w gospodarstwie, a jeżeli jest ich mniej, to i produkcja jest niższa i wobec tego jest mniejsza nadwyżka żywności. I gospodarki europejskie łapią kolejny oddech. Nie ma problemu z nadprodukcją żywności. I taki jest, proszę Państwa, cel powstania trzech różnych systemów rolnictwa. Systemu ekologicznego, który daje duże zatrudnienie, daje specyficzną żywność wolną od związków chemicznych dostarczanych z przemysłu i który daje szansę rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich. Mamy system dominujący, intensywny, który dostarcza najwięcej żywności i to jest taki wentyl bezpieczeństwa, że kraj, który umie, potrafi poprowadzić rolnictwo w systemie intensywnym, nigdy nie będzie odczuwał w Europie głodu, bo potrafi ten system wytworzyć żywności więcej niż potrzebuje to populacja współczesna ludności europejskiej. I wreszcie dążąc do pewnego kompromisu między tymi dwoma systemami, wprowadzamy głównie w krajach zachodniej i południowo-zachodniej Europy system integrowanej produkcji o trochę mniejszej intensywności, trochę większym bezpieczeństwie dla środowiska. Jeżeli ludzie zajmujący się rolnictwem i ekonomią szerzej doszli do porozumienia, że takie trzy systemy są potrzebne, to nie tylko dlatego, żeby obniżyć nieco intensywność, skalę produkcji, ale równocześnie, żeby dać konsumentowi pewność, że to, co on kupuje, to, czym się żywi, spełnia standardy jakościowe. I były dwie szkoły postępowania. Jedna szkoła taka, żeby każdy produkt żywności był przebadany laboratoryjnie na to, czy nie występują tam szkodliwe związki, czy nie ma tam nadmiernej ilości jakiegoś składnika. I okazało się, że ten system bardzo dobry, bardzo precyzyjny,
do specyfiki rolnictwa nie przystaje. Dlaczego? Żywność należy badać natychmiast po jej wyprodukowaniu. Czyli laboratoria byłyby zasypane ogromną ilością analiz i nigdy by nie podołały wykonaniu takiej ilości. Poza tym kwestia transportu próbek żywności, pobierania, przesyłania. No i wyliczono, że koszt takich analiz obciążyłby nadmiernie społeczeństwo. Dlatego sięgnięto po inny sprawdzian, który od dawna w przemyśle maszynowym, samochodowym jest stosowany. Bardzo precyzyjna kontrola procesu wytwarzania. Przy montażu samochodu jest kontrola, gdzie się każdy element montażu reguluje. I to samo zamierzamy robić w rolnictwie. System gwarancji, system bezpieczeństwa musi być związany z atestacją. Gospodarstwo otrzyma etykietkę w podobny sposób, jak możecie z prasy Państwo się zorientować, że każda krowa ma kolczyk w uchu. To jest atest danej sztuki zwierząt. I podobnie musimy uzyskać dla każdego gospodarstwa atest. Ja powiem dobitniej, każde pole w gospodarstwie będzie musiało posiadać swój numer, atest, po to, żeby produkt wytworzony na tym polu był umownie oznakowany, zagwarantowany techniką, technologią postępowania i dodatkowo wsparty. Może proszę zerknąć na te trzy prostokąty. Ten jest najważniejszy. Wiedza, motywacje, kwalifikacje rolnika. Jeżeli chcemy mieć żywność gwarantowaną, żywność, która wejdzie na rynki giełdowe Europy, to oprócz tego systemu planowania, kontroli, atestacji, musi być w tej etykietce gospodarstwa człowiek, producent. No i niezwykle ważna rzecz, której się musimy w Polsce dopracować, że to gospodarstwo musi uzyskać taką metkę położenia, żeby giełdy, konsument mieli pewność, że ten produkt nie był wytworzony na przykład w pobliżu fabryki nawozów azotowych, czy cementowni, czy hut, czyli w terminie, w rejonie wolnym od szkodliwego wpływu przemysłu. I tu wkraczamy w ogromną rewolucję w rolnictwie polskim, bo pierwsza, najważniejsza rewolucja musi polegać na tym, że producenci muszą się zgodzić być opisani. Muszą się zgodzić, żeby ich gospodarstwo było precyzyjnie opisane. I co jest bardzo trudne dla naszych rolników, muszą doprowadzić do ustabilizowania pól. Pole nie może być wirtualne, wędrujące, że jednego roku ma 3 hektary, drugiego roku ma 3,5 hektara czy 6 hektarów. Pole musi być stabilne. I jeżeli te elementy zostaną spełnione, wtedy możemy przystąpić do procesu atestacji gospodarstw rolnych, nadania im odpowiedniego zaświadczenia, czy produkuje to w systemie ekologicznym, intensywnym czy integrowanym. Najbardziej w Polsce mamy zaawansowany proces atestacji gospodarstw ekologicznych, z tym, że ich jest w Polsce niezwykle mało. Możemy się doliczyć w zależności od roku między 600 a 1000 gospodarstw atestowanych.
Z reguły są to gospodarstwa o powierzchni kilku, kilkunastu hektarów, czyli pod względem obszaru i zakresu produkcji jest to poniżej 1% użytków rolnych, czyli jest to system marginalny. Do dnia dzisiejszego żadne gospodarstwo rolne nie otrzymało jeszcze atestu, że produkuje w systemie intensywnym, konwencjonalnym. Ale to jest bardzo potrzebne i myślę, że niedługo gospodarstwa zaczną się o to ubiegać. Dlaczego tak się dzieje? Również w Europie Zachodniej system intensywny nie został jeszcze do końca zdefiniowany. Nie ma jeszcze jak gdyby zasady. Nadaje się w tej chwili po prostu certyfikat prowadzenia gospodarstwa. I na ogół się rozumie, że te gospodarstwa to są właśnie w tym systemie przemysłowym, intensywnym, bo systemu ekstensywnego w Europie Zachodniej praktycznie nie ma. No i rzeczywiście jest bardzo poważny problem, ogromne wyzwanie dnia dzisiejszego, zdefiniowanie, zapisanie ostateczne, ustawowe, czym jest rolnictwo integrowane i jakim systemie jest prowadzone. Muszę powiedzieć, że Polska w tym zakresie jest w czołówce krajów zmierzających do zdefiniowania, czym jest system integrowany, ale dopóki aktów ustawowych nie ma, no trudno mówić o nadaniu tego systemu. Mamy grupy pilotażowe rolników, które już uruchamiają i prowadzą gospodarstwa w systemie integrowanej produkcji. I to jest taka nasza próbka, taki wzór. Generalnie rzecz biorąc, od atestacji gospodarstwa uwzględniającego właściciela, warunki powietrzne, glebowe, ustabilizowania pól i określenia techniki, technologii produkcji, odwrotu nie ma. Musi każdy warsztat produkcyjny być zdefiniowany, zapisany i wtedy otrzyma prawo wejścia na europejskie rynki zbytu. Dziękuję.